Hej, witam Was w drugim odcinku Simsów, oczywiście jeżeli chodzi o tydzień Simsowy. Zaczynamy od poniedziałku, zaraz Wam tutaj przedstawię małe zmiany w domku, bo nastąpiły, znaczy nie małe, dosyć spore. Jak pamiętacie, Maja jest już nastolatką, więc postanowiłam, że zmienię jej trochę pokój. Stwierdziłam, że nie będę dobudowywać piętra, żeby dziewczynki miały oddzielne pokoje, bo są tak jakby bliźniaczkami, więc fajnie by było, jakby miały pokój razem. A więc Wam pokażę najpierw pokój Mai. To jest jej pokój, tak jak mówiłam, ona bardziej gustuje w czarnych kolorach. Jakby co, to te ściany są szare, ale troszkę światło inaczej pada i tu, ale to są takie same o tu. I więc tak wygląda jej pokój. Jak widzicie, bida u nas nastała totalna, nawet sens już nie będzie stać, ale trudno, czego się nie robi, żeby dzieci miały piękne pokoje. Tutaj na razie mamy dwa łóżeczka, bo te kołyski jeszcze tu stoją, jak te kołyski znikną, to dołożę trzecie łóżko. Dodam im więcej zabawek, trochę inaczej zorganizuję jeszcze, ale jak na razie w takim, może być półsyrowym stanie, tak wygląda pokój dziewczynek. Chwilkę jako sobie stoper włączę, żeby za długo to wszystko nie trwało. A więc jest poniedziałek, dziewczynki są w krytycznym stanie, wszyscy są zresztą w krytycznym stanie. Klaudia ma do pracy za 4 godziny. Ale ma tutaj przeglądanie danych niezaczęte niestety. Ale mam nadzieję, że sobie z tym poradzimy. Ją dzisiaj dzieci niestety nie obchodzą. Dzisiaj zajmie się James nimi, ponieważ ona ma do pracy, ona musi zjeść i w ogóle północy nieprzespanej. Tak naprawdę jak już tu jestem, to porozmnożę żaby. Jak u niego jestem, to też rozmnożę żaby. O, widzę, że się nam toaleta zepsuła. Dobra, to później. I teraz tak. James, przykro mi, poszli wszyscy późno spać, ale no cóż, musisz się zająć tutaj dziewczynkami koniecznie, bo wszystkie są głodne, pieluszki. Zobaczcie, jak one płaczą strasznie. To samo zrobimy z każdą. Dobra. Tutaj niestety Maja pracy domowej też nie odrobiła, bo już była strasznie zmęczona, więc może teraz tak szybciutko zdąży, już zje sobie w szkole najwyżej. Ze względu na to, że była szóstkową chyba uczennicą w podstawówce, to tutaj tak jakby szkołę średnią zaczyna od piątki. Ale grunt, że ma. Dobra, w 2 godziny myślę, że zdąży. Dobra, ogarniamy tutaj dzieciaczki. Ona sobie zje. Za 3 godziny ma do pracy, więc myślę, że spokojnie zdąży dane wywiadowcze przeglądać. Mam nadzieję przynajmniej, tylko coś mi tu się komputer nie chce kliknąć. Dlaczego? Aha, fajnie. No też tak myślę. Gdzie tu się przyglądało, bo już nie pamiętam. Przeglądaj. Dobra. Mam nadzieję, że uda nam się trochę zrzucić parę kilogramów z niej, bo nie wygląda za dobrze. Okej. Okay. Więc James się tutaj naszymi dzieciaczkami zajmuje pięknymi. Tutaj coś jeszcze się nie podoba dla niej. Ale chyba damy radę. Dobrze. I on może się przybierze lepiej. I pójdzie zjeść, bo jest głodny. Mam nadzieję, że Maja zdążyła odrobić pracę domową. Zaraz się okaże. Teraz sprawdzimy, co tutaj jest zepsute. Coś jest, ale co to ja nie wiem. Nie wiem. Dobra, trudno. Ojeju, ona się spóźnia. Już prawie ukończyła pracę domową. No jak chwilę się spóźni, parę minut to już nie zostanie. Dobra, do szkoły. Jest, dobra. Nie wiem czemu tutaj ja, ale już dobra. Zaraz jej tutaj spadnie i czwórkę będzie miała. Musi się więc uczyć pilnie. Niestety poszła bez śniadania, ale no nie miała czasu, praca domowa była dla niej ważniejsza. Pomimo, że jest taką buntowniczką, to szkoły za bardzo zarywać tutaj nie będzie. Znowu dziecko płacze. A ty na którą masz do pracy, moja droga? Jak to jest zaczęte? Ojejku. A komputer się zepsuł, spoko. Gdzie jest tu komputer jakiś drugi w domu? Fajnie, mamy tylko jeden komputer. No trudno. Kurde, mam jeden komputer w domu? No trudno. To nie chociaż chwilę sobie poogląda kanał komediowy, żeby tak bardzo źle z nią tutaj nie było.
Ci ostatnio mamy straszne tutaj problemy ze wszystkim, ale no. Nie sobie chociaż poprawię troszkę samopoczucie. Dobra. Wiem, nie najlepiej wygląda, ale trudno. Dobra, już tylko siusiu. Tak, jasne. Siusiu, no. Powodzenia. Dobra. James, szybko tutaj dzieciaczkami się musisz zająć. Dobra. I dobra, Klaudia poszła do pracy, to on tutaj poreperuje wszystko w domu, bo zobaczcie, i toaleta zepsuta i wszystko, więc musi się tym wszystkim koniecznie zająć teraz. Niestety, komputer też musi sam naprawić, bo nas na razie na nowy nie stać. Mamy tylko jeden, więc no trudno. I nie będę wpisywać kodów. Nie będę wpisywać kodów, bo wtedy gra po prostu nie ma sensu. Kurde, tutaj to przyglądanie, gdyby miała, to by było spoko. Nie ma żadnej Minecraft tam posunięto tutaj teraz. Dzieci płaczą, wszyscy płaczą, wszystko zepsute, woda się leje. I no, o, poczta. Fajnie, pewnie rachunki. 3000, więc co ona zrobi? Pójdzie na rachunki. Super. Dobra. No trudno, trzeba się z tym pogodzić. Weźmy to gdzieś. Gdzie ja to mogę wyrzucić? Nie orientuję się za bardzo. Ja mam w ogóle jedynowarkę kupiłam z wielką chęcią, ale no... No. Nie stać ich na razie nawet na jakiekolwiek rachunki, więc jedynowarki nie będziemy kupować. O, już wiem, co się psuło. Hamburgery. Dobra, trudno. Dzieci płaczą. Mam nadzieję, że naprawisz ten komputer bez zgonu. Mam nadzieję. Zawsze się o to boję, akurat naprawiają takie rzeczy elektroniczne. No, z jednym poziomem majsterkowania to i tak spoko. Dobra. Szybko prysznic. Wiem, że tam już dzieci płaczą, ale no teraz trochę musi się też domem zająć. Może tam nic im się nie stanie, jak chwilę popłaczą. Kurde, no te żaby trzeba rozmnażyć cały czas, bo na razie nas na nic nie stać, ładnie mówiąc. Oszołomiony. Tak, porażenie prądem. Super. Super, gratulacje. O dobra, mamy jakieś pieniądze za te żaby chociaż. Tutaj. To sprzedamy. Zawsze to wiecie. Kurde, jeszcze mojego Sima w czwórce. W czwórce, podkreślam, nigdy prąd nie poraził. Dobra, mamy jakieś tam małe pieniądze. Co prawda... No, nie za wysokie, ale grunt, że są. Ona coś tam zarobi, więc myślę, że rachunki dzisiaj opłacimy. No raczej tu nie ma na nic co liczyć. U niej to jest trzeci poziom jednej umiejętności. Ona będzie malować obrazy, więc super. W ogóle niepotrzebnie kupowałam sztalugę. Bo tutaj ona ma... Ale dobra, to będzie miała swoją najwyżej. Bo to mi przyniosło... Nie, dobra. Może niech zdobywa przyjaciół też przez chwilę, bo ja się strasznie dziwię. Tak śpiewaj pod prysznicem, a dzieci płaczą. Super pomysł, super. Zmienię im pieluszki. Karm, przewiń, pieluszkę. Dobra, już dzisiaj albo jutro zrobię tym dzieciaczkom urodziny. Szczerze powiedziawszy, bo mam dość troszkę, ale no. Karm, a co, to on tak śmierdzi? A nie, bo on jest poparzony. Odeśpij to. Dobra, ona jest w domku. Jest w krytycznym stanie, to dosłownie, potrzebuje moim zdaniem, no nie, nawet to się zepsuło, trudno, dobra, pójdzie na górę, weźmie sobie kąpiel z bąbelkami, a w ogóle nie wiem, czy pamiętacie, ale tutaj dziewczynki miały taki oddzielny pokój jakby, więc ja usunęłam tą ścianę i mają po prostu pokój większy trochę, myślę, że lepiej to wygląda, dobra,
Myślę, że przy prysznicu cię prąd nie kopnie. Nie zatrudni złotą rączkę, nie stać nas na to. Naprawmy i wytrzyj. Pójdź Jamesa do prysznica, to od razu psuje. Dobra, musisz się też zająć trochę swoim ogródkiem, bo wszystko już ci tutaj... No. No, coś odchwaszczać trzeba na pewno. Tutaj chyba odchwaszczę, więc on się później zajmie tutaj sobą. Ona sobie będzie prysznic, przy okazji trochę zabawę, bo z bąbelkami. Czy nie? Nie bardzo, dobra. Dorobić obraz, to na pewno zrobimy, pracę domową też na pewno zrobimy. Jest spięta, no ale dobra, oglądaj kanał komediowy. O, zmieniła sobie stylówkę, fajnie. W ogóle poznała kogoś w szkole, czy nie? Nie, chyba. Nie. Dobra, więc na razie nie mamy co o chłopaku myśleć. Widzę, dziewczynka tu płacze jedna, ale dobra, trudno. Kto to? Johnny Zest. Zbuko. Ja myślę, że on by mógł żaby rozmnożyć. Wiem, cały czas rozmnażam te żaby, ale to jest jak na razie jedyny taki nasz zysk też. Całkiem spoko. Na rachunki nas dalej nie stać. Dobra, ona musi zjeść i przede wszystkim sobie lekcję odrobić. Myślę, że damy radę. Służę wszystkim. Spokojnie. Zjedz. Ty już co, pewnie masz co robić. Nie, na razie wszystko jeszcze podlewa. Dobra, to niech nie będą przeszkadzać. Ty pracy jak tam? Za słabo. Chyba będę miała z nią, tak jak zawsze, problem, że będą mogły być prace domowe w Simowie. Tak. Nie to. No. No tak musi być. Okej. Okay. Szybciej jedz. Dziewczynki płaczą. No to pójdź dalej w ogrodzie, odchwaszczam, ale dobra. Tak, myślę, że z tym się już nic nie da zrobić. Przykro mi bardzo. Emilcia. Pieluchy, jejku. Nie wiem, przewin może. O, jest Klaudia. Dobra, ona ją też, jak powiedziałam, się nic nie obchodzi. Po prostu... weź kąpiel. Dobra, wykąp się. Zjedz kawałek. Ja nie chcę się na rachunki. Dobra, dam radę jakoś. Przy okazji będzie sobie oglądać kanał komediowy. Już tatuś do was idzie. Chwilka dzieciaczki. Dobra, poszedł. Super. Mam nadzieję, że skończę odrabiać te lekcje i dam się trochę obraz pomalować. O, jest, odrobiona, dobra. Kurde, dodatkowe zaliczenie. Dobra, no jest chowa do wyposażenia. Aha, jest spięta, dobra. To ona sobie pójdzie pograć w gry komputerowe w takim razie. Dzieciaczki głodne wszystkie, śmierdzące, widzę. Przewin. Zaraz, nie, zanim pójdziesz spać. Wiem, że już masakra z ciebie jest, ale dobra. Zjedz sobie to, proszę cię. Albo jedz szpinak. Thank you.
Dobra, jutro dziewczynki na pewno zrobią rodziny już. Bo widzę, że to nic dobrego nie będzie. Dobra, on musi iść spać, bo zaraz tam tu zemdleje. Klaudia już śpi, bo już też była padnięta, wiem, no ale... Dobra, niech się wyśpi, to rano będzie sobie przeglądać bazę danych i w ogóle. Tak, ona jest tu super szczęśliwa. Sprzeda obraz, jest zainspirowana. Znaczy, mogłaby... Wiem, wiem... Dobra, idź, ciusiu, i spać, a ja odezwę się do was, jak już będzie rano. Dobra, więc no co, wracamy, bo już tutaj wstają powoli. Niestety ona nie może iść do dzieci na razie. Wiem, bardzo zaniedbuję, ale musi bardzo teraz ciężko pracować, bo jak na razie nas na rachunki nie stać, a raz już mi w Simsach odłączyli prąd, później wodę, więc ogólnie nie polecam. Mogłaby zjeść sobie, super by było. Sprząta z całego domu, więc fajnie. James jeszcze nie jest wyspany, ale jak wstanie, muszę być w siku, bo... Ja w ogóle bym postarzyła już się dziewczynki, ale... Znaczy, postarzyć się, ale później tak jakby... w godzinie szkolnej, że tak powiem. No już wstaję. Okej. Zjedz sobie. Dzisiaj myślę, że będzie wszystko okej w miarę chociaż. Dobra, ona nie ma co robić, więc muszę się zająć dziećmi, a tak chwilowo dosłownie. Wszystkie pieluchy pozmieniać. Nadal płaczę spoko, czyli nie wiem, o co chodzi. I nie mogę dojść, co te dzieci chcą, więc po prostu to oleję na razie i pójdę przeglądać, ona pójdzie przeglądać bazę danych. James, jejku, on jest głodny, ale nie, pewnie idzie w szachy grać, bo tak, nie wiem, ale weź idź, pił, przewin. Nie wiem, nadal głodne, czy co to, ja nie wiem. Najgorsze jest to, że tu nie piszę, co te dzieci chcą i trzeba tak się domyślić, ale w sumie tak jak w realnym życiu, więc... Więc no, dobra. Niech dzisiaj zdobywa sobie przyjaciół. Jejku, nie tym simem to trzeba kliknęłam. Dobra. Koniec tego. Jeść. Ona już powinna być w pracy. Dobra, zmykaj. Tak, masz 24 godziny na zapłacenie rachunku, zanim w twoim domu zostanie wyłączony prąd. Ile te rachunki, bo już nawet nie pamiętam. Ile musimy zbierać hajsu? 3000. Ojejku. Nie wiem, jak my to zrobimy. Ale no cóż, musimy już sprzedawać prawie wszystko, co mamy. Winogrona są bardzo drogie. Dobra, mamy ponad 1000. Mam nadzieję, że damy radę.
Dobra, ja teraz idę dzieciaki postarzyć już, bo tak. I się same już sobie będą mogły zająć na spokojnie i wszystko będzie dobrze. Ja czekam, nie dopię. O. Alicja. Dobra, zobaczymy też towarzystwa. Damy jej aktywną. Paulinka będzie małym geniuszem. Będzie geniuszem. A Emilka będzie fenomenem artystycznym. Tak jak Maja. Będzie znawcą sztuki. Dobra. Pokażcie się, dziewczęta. Dobra. Wiecie co? Ja teraz zrobię tutaj tak, że usunę te kołyski, postawię łóżko, zrobię metamorfozę dziewczynek i do was wrócę. Dobra, wracamy. A więc tak, chcę wam pokazać, jak tutaj dziewczynki wyglądają. Tak, starałam się dostosowywać style ubierania do osobowości. Tak więc Alicja jest bardziej sportowcem, więc jak widać, bluza sportowa. Dawałam im po dwa stroje, jeżeli chodzi o strój codzienny. Tak wygląda pierwszy, a tak wygląda drugi. W ogóle dziewczynki z twarzy są identyczne. Włoski ma takie króciutkie, więc tak. Na wizytowym ma taką śliczną sukieneczkę. W ogóle wcześniej nie widziałam. Zobaczcie, jak ona się pięknie mieni. Dalej ma taki sportowy, zwykły, bluzka i spodnie. Do spania ma jakby leginsy i bluzeczkę. Na imprezę sukienkę taką. I jeżeli chodzi o strój do pływania, to taki. Paulinka. Ja nie chciałam ich tak samo ubierać, bo pomimo, że to są bliźniaczki, to chcę jakoś je rozróżniać. Ona jest bardziej kujona, więc nawet dałam jej okulary, żeby bardziej pasowało. I tak wygląda jej drugi strój, a tak wygląda pierwszy. Więc wydaje mi się, że spoko, warkoczyki fajnie wyglądają. Strój wizytowy, to dałam jej granatową sukienkę. O kurde, tu się okulary nie dodało, więc muszę dodać, bo okulary ona będzie nosić tak jakby cały czas. O. I dobra, super. Strój sportowy. Też okularów nie dodałam, to tak szybko. Tak wygląda strój sportowy. Do snu dała mi takie dwie różne skarpetki i bluzeczkę i majtki w komplecie. Imprezowy. Tak wygląda jej imprezowy strój. I na basen. Jeżeli chodzi o Emilkę, tak jak ona, mówiłam, ona jest bardziej artystką, więc dała mi taką fryzurę warkocze. Ona jest całkiem inna, naprawdę całkiem inna z wyglądu. Zobaczcie, dała mi kolczyki. Jak kolorowo się ubiera, jak artysta prawdziwy. A pierwszy strój ma taki bardziej zwykły, czyli jeansowa kurtka, jeansowe spodnie. Oficjalny wygląda tak. Też zwyczajnie. Sportowy tak. Biała bluzka, białe spodnie. Do snu taki dałam, króliczki w ogóle. Imprezowy dałam jej taki. I na basen dałam jej taki. A więc tak wyglądają nasze bliźniaczki. Dobra, bo wybyłam się z rytmu, bo trochę nad tym siedziałam. James, dobra, jak już pozamieniałeś je, to już sobie możesz iść oddychnąć trochę. Oglądać kanał komediowy na przykład. Kanał kulinarny, ale dobra, nie komediowy, spoko. Jeżeli chodzi o dziewczynki, to tak, nie były w szkole, ale mają pracę domową, więc myślę, że wypadałoby ją odrobić. Więc pierwsze, co zrobicie, to odrabianie lekcji. Okej. Okay. Maja jest w szkole. Jako umiejętność komediowa. Dobra. Czekajcie, bo mnie wkurza te okno. Tak tu właśnie to jakoś się zrobiło. Jakby ściany nie było. Nie wiem, dobra, nieważne. Myślę, że on mógłby... Tomka poznała. Okej. Okay. Myślę, że on mógłby... Boże, mam nadzieję, że ona te rachunki zarobi. Cały czas się przejmuje nimi. Nie wpiszę kodu, choćby mieli mi prąd odłączyć. Dobra. Myślę, że może zrobić coś.
coś na obiad. Kurczak z rożna na przykład. No jeszcze za kurczaka z rożna 20 simoleonów zapłacimy, no 19, ale ten... Myślę, że damy radę. To. Dobra. Maja spotkała w szkole imieniu Dominika. Pokażcie się, Tomek. Dominika, widzę ona nawet. Tomek też całkiem spoko. Okej. Okay. Z towarzystwa jej na pewno w szkole nie brakuje. Jeszcze ona zaraz w szkole, w domu będzie. Ale damy jej normalnie na razie. Albo nie. Niech nadal zdobywa przyjaciół. Chciałabym, żeby miała większość, żeby miała znajomych. A na razie to pracowanie ciężko i tak nic nie da, bo nie ma umiejętności. Nie ukrywam, że mogłabym pójść do łazienki w szkole, ale okej. Okay. Dobra, Alicja. Odrobiłaś pracę domową, teraz pokoju schowę. Odrabiasz u siostry w pokoju. Ryzykownie. Musisz poczekać na obiad. Paulinka też odrobiła. Dobra. Weź porcję. Paulinka. Gdzie jesteś? Nie wiem, ale weź porcję. Jejku, siostrze mi na nią przyrzuciło. A ty odrobiłaś? Odrobiłaś. Dobra. Drugi poziom jednej umiejętności. Ale dobra. Też weź porcję. Tatuś. Tutaj widzę. One na razie nie mają jak zdobyć umiejętności, bo za bardzo zabawek nie mają. Maja skończyła. Rozgniewana. Dlaczego? Zarobując dzień w szkole. A, bo miała to poznawanie i tak dalej. Dobra. Załatw się gniewnie. I... Praca domowa. Tak, to jest teraz ważne. Praca domowa. Moja kochana. Później pójdziesz sobie. Obraz wzbudzający gniew. Jakkolwiek to nie brzmi. Dobra, dziewczynki jedzą. Nie wiem czemu tak oddzielnie, ale jedzą. Dobra, to schowam, żeby nam się nie popsuło. Ojejku, jaka wkurzona. Będzie tu odrabiać lekcję. Dobrze, odrabiaj jak chcesz. Jak już tutaj jestem, no rozmnożymy sobie żabę słonecznik, dobra. Kurde, i nazbieramy na rachunki, znowu nie będziemy mieli pieniędzy, żeby zrobić jakiś remont czy coś. O, tutaj w sumie mają te drabinki, więc mogą jakieś tam umiejętności sobie zrobić, jakieś... Tylko nie wiem jakie, ale dobra, próbujemy. Idź się baw. Ty też. Baw się. I Emilka też. Idź się baw. Dobra, z dziewczynkami na razie spokój mam. Ona tutaj widzę jest bardzo zmęczona. Dobra, damy radę jakoś. Motoryczne. Spoko. Ewoluuj. Zbierz cały plon. Ty nam coś... Okej. Myślę, że jak skończę ten odcinek, to jeszcze sobie troszkę pogram, żeby tutaj zarobić im trochę pieniędzy i tak dalej, więc nic się nie będzie działo, ale tak myślę, że ze 3-4 dni sobie pogram. Tak myślę. Uf, już myślałam, że się źle wypsuje. Moje przyjęcie nie wiadomo. Dobra, Emilka. Nie chcesz dołączyć? Idź się baw z nimi. Maja odrobi lekcję i też sobie obiad zjem. Kurczaka z rożna. Okej. Okay. Ty nie masz co robić, idź zaraz coś wymyślę. Co ty możesz... Wiesz co możesz iść robić? Coś co nam nada pieniędzy. Kopać skałki. Skałki to zawsze dobry pomysł. Dobra. I szukaj żabek. Dobrze.
Robi sobie lekcje, będzie jadła i przy okazji oglądała tutaj, żeby zabawę sobie poprawić. Zaraz kapsułkę zobaczymy, co tu mamy. Nie mogę otworzyć? Nie wiem, dobra. Zaraz posprzedajemy sobie. Mam nadzieję, że będziemy mieli dzisiaj na rachunki. Chociaż jak tak sobie sprzedaję te roślinki, to widzę, że to duży zysk jest. Dobra, otwórz. Okej, okay, mamy statuetkę. No nie, statuetkę, taki ten. Dobra. Widzę, że to nam zysku za bardzo nie da. Nie chcę Marian ciebie na razie, tutaj nie mam czasu. Kop. Coś gdzieś tu jeszcze jest takiego, co bym mógł wykopać, żeby zdobyć sobie troszkę pieniędzy. Jak na swoim gram prywatnym, z Julką mamy taką rodzinę, może kiedyś wam przedstawię, to same się dorobiłyśmy, bez kodów też. I mamy całkiem dużo pieniędzy, spory dom, wielki ogród, więc wszystko się tak naprawdę same dorobiłyśmy, więc można. Można, powiem wam, można i nie trzeba grać na kodach. Nie trzeba grać na kodach, żeby się tutaj dorobić czegoś. Więc tak, dobra, usuniemy sobie wszystkie tutaj powiadomienia. Chcę tylko zabalić ciasta, spoko. Później wróci do domu. Jakieś tanie one wszystkie. 531, nie jesteś na rachunki. Dobra. Lecimy z tym koksem. Niech ona idzie się przespać, bo jest masakrycznie zmęczona. Chciałabym, żeby tę bazę danych wypadałoby. I te rachunki w końcu płacić, bo 3,5 tysiąca i nie damy sobie rady za bardzo. To mnie martwi troszkę. Ale dobra. Damy może radę. Spokojnie, ludzie, spokojnie. Nie martwimy się. To weź wyślij, to też wyślij. Ajejejej, a co może? Kurde mać, nie wiem, nie to chciałam, ale dobra. Hodował nową żabkę. Niech on to sobie idzie wyśle. Robisz? Aha, jest dobrze. Jedz, jedz. A obraz namalowałaś? Tak sobie? Sprzedaj kolekcjonerowi. Też trzeci poziom. Zrobi się. Da się zrobić. Dziewczynki, jak tam? O, proszę, proszę. Pięknie. Zdolne dziewczynki. O, ty jeszcze nie? Czemu nie? Dobra, to wy dziewczyny złaźcie stąd już. Ja bym na twoim miejscu skorzystała z toalety. W sumie mogłabyś... Aha, nie możesz. No dobra, cóż. Boże, ja was będę mylić teraz. Alicja jest pierwsza, czekajcie. Aha, dobra. Alicja, Paulina, Emilka. To Alicja będziesz sobie... Gdzie Alicja najbardziej będzie mi pasować? Jejku, mi się ściany zbudowały. Dobra, Alicja, pójdziesz sobie spać. Paulinka widzę też już wyczerpana, wykończona. Pójdzie sobie siku zrobić i pójdzie spać. A masz podjąć na własność. A jest jakiś potwór z podłóżka? Daj mi na własność. No i tobie nie poszło, widzę. Nadal nie wiem dlaczego. Dobra, koniec. Thank you.
tysiące. Zaraz, ile rachunki? 3,5, kurczę mać. Dobra, damy radę. Ludzik. Tak, na pewno, jak to zsuwa na obraz. Szybko, drugi poziom wbijaj. Praca domową pozostawiła oczywiście norma. Bo jak żeby inaczej, dobra. Gdzieś się tutaj załatwi, się wybijesz ten drugi poziom. I pójdziesz spać. I co, nie wbijaś? Jejku. Kurde. Będzie musiała już tutaj dokończyć to, bo chcę, żeby miała ten drugi poziom, a tam malutko jej brakowało zapewne. Widzę, że rachunki zapłacone. Dobra. I jesteśmy znowu biedni, ale chociaż mamy zapłacone rachunki i nikt nam tutaj nie będzie wypominał, że nam prąd wyłączył czy coś, nie daj Boże. Musisz przeglądać to. Jesteś mega, mega głodny, ale już śpisz, to lepiej śpi, wyśpij się. Majka, śpisz, dopiero poszłaś spać, więc w sumie nie będziesz za bardzo wyspana do szkoły. Ale ci tu brakuje jednego poziomu. Damy radę rano może. Dziewczynki, wstań na chwilkę. I skorzystaj. I sobie spać, śniadanie sobie zjesz rano już. Dobra, wszystko jak na razie się układa. Tak, tylko że jest 2:30 i dobra, zaraz ona to skończy. Dobra, wiecie co? Nie będę was tutaj zanudzać. Ona to skończy, zje, pójdzie siku i pójdzie spać i wrócę do was rano. Dobra, dzisiaj już ostatni dzień gramy. Dziewczynki poszły do szkoły, przynajmniej większość. Niestety w trochę złych humorach, ale no trudno. W szkole sobie zjedzą. Moim zdaniem muszą dzisiaj uczyć się pilnie, pomimo że są w fatalnych nastrojach, ale jakoś pewnie o 10 mają jedzenie w szkole, więc spoko. Kurde, ucz się pilnie. Dobra. Majka. No, jaka znowu poczta? Oni jeszcze śpią. Chociaż... Jejku, ona się do pracy spóźnia. Dobra. Spadaj do pracy, bo ona poszła bardzo późno spać i zobaczcie, tylko troszkę się wyspała. Ale chociaż może się o awans spróbujemy postarać u niej. Dobra. Pracuj ciężko. To jest bardzo dzisiaj ważne. On, tragiczny nastrój, musi iść zjeść. Boże, kibel jaki trudny. Dobra, dam radę. Rozmnożyć żabki oczywiście. Pieniądze trochę nam przybyły. Pogląda kanał komediowy. Wyślę do rady i coś tutaj weźmiemy pocztę, bo nie wiem, o co tam chodzi. Takie o, po 30, słabe te żabki, ale... Dobra, lepsze to niż nic, nie? Mhm. Dobra. Znaczy nie, jeść, jedz, kurde, macie, co ja narobiłam. W sumie się najadł, można tak powiedzieć, ale dobra. Zjedz to. Co to masz? Aha, to jest jakiś tam ten... pierwiastek. Dobra, sprzedałam to, po co mi to. Ja nie będę tablicy z pierwiastkami robić. Jejku, ten Marian nam życia nie daje, bez kitu. Dobra, wyślij do rady. Wyczyść. Dobra, tam chyba drożej jakoś nie będzie, więc sprzedamy tak. On się zajmie swoim ogródkiem. Pozbiera plony. No. Tak więc jak on tutaj to będzie robił, to nic ciekawego, to ja... albo w sumie już za chwilę będą ze szkoły dzieciaki, to już nie będę nic przerywać. I jak będziesz miał ci awans? Nie będziesz miał ci awansu niestety. Kurde, a tak się staramy o ten awans tobie. A coś nie wychodzi. Dobra, trudno.
piąty. Piątkowa uczennica, widzicie, gdybym miała trzeci poziom umiejętności, gdyby trochę dłużej pomalowała, to już bym miała szóstkę. Dziewczynki. Czwórka. Czwórka. Czwórka, tutaj to w ogóle jednego poziomu nie ma. Nie no, mamy to już. Prawie drugi. Jejku, wiedziałam, że to będzie. Wiedziałam. Dobra. Szybciej. Dobra, są wszyscy ze szkoły. Wiem z tobą, to jest masakra. Zjesz sobie. Będziesz oglądać w międzyczasie. Ty. Prysznic. Prysznic szybki. Ty jesteś głodna, to też zjesz. Nie, nie umiesz w świecie, jejku, co ja robię. Wiem, to jest niedobre. Już porcję i... prysznic. I ty. Weź porcję. Prysznic i motoryczny poprawić. Dobra, wiecie co? Wiem, że jeszcze ona nie wróciła z pracy. Awansu raczej nie będzie miała, więc dzisiaj się w sumie nic nie będzie działo, więc myślę, że w tym momencie zakończymy odcinek. Tak więc to tyle i widzimy się już w kolejnym.